Witam was w kolejnym odcinku mojego Let's Playa gry XCOM Apocalypse. Ostatnim razem dzień głównie badawczy, o dziwo. Senat jest zadowolony! Będzie pan zadowolony! Kolejny tydzień minął. Tydzień czwarty. To niestety nie jest dobrze. Ale ogólnie... no, w sumie trochę wysoki score. No trudno. Nie jest aż tak źle, jak mogłoby być, ale nie jest też aż tak dobrze, jak mogłoby być, więc w chwili obecnej mogę opłacić Transstellar, jeśli bardzo tego pragnę. No ale szczerze powiedziawszy, chyba nie pragnę aż tak mocno. Więc mamy w chwili obecnej możliwość dokupić więcej shitu, więc niniejszym tego właśnie będę dokonywał. No w sumie toksigany za lada moment będą, to nie ma sensu już dokupywać w tym momencie wojskowych rzeczy typowo. Już 7 aż toksiganów, znaczy amunicji do toksigana mam, także chcemy je wyprodukować jak najwięcej. Mhm. To się zgadza. Okej. Dobra, teraz tu. Weapons Controlsy wypadałoby zacząć kupować, ale w chwili obecnej jeszcze nie jestem skłonny. To już jest moment, żeby dokupić sobie więcej rakiet. Nie mam ich aż tak dużo, ale powinno wystarczyć na kilka ataków. Paliwa też mam od groma. Okej. Dobra, no to najważniejsze. Hoverbike'i wszystkie. Hoverkary. No może nie aż tyle. Storm Dogi do sprzedania. Trzy hoverbike'i i jeden hovercar mam jeszcze. Więc będę miał tak, 7 hoverbike'ów. I tak, 5 przydałoby się, więc 4 muszę kupić. Ja pierdzielę, mało kasy. No lepiej nie będzie, trudno. Czekamy, aż wszystko przeleci. Nie chcę budować nowej bazy, chcę... no to tak. Storm Dog Chop... A, jeszcze jadą. Okej. No dobra, to niech jadą. No jeszcze nie. Poczekam, aż dojadą. Teoretycznie byłaby możliwość używać tylko drogowych pojazdów, na przykład do transportu ludzi na misję albo coś w tym stylu, ale naprawdę nie ma sensu. Dobra, wszystkie... statki oficjalnie są, no to pora na Storm Dog Chop Shop, który jest tu. Odpinamy wszystko i sprzedajemy. Trochę dodatkowej kasy na początek tygodnia. Tak, to jest jedno, a teraz tak. Broń. Wszystkim hoverbike'om chcę dać... to nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale wszystkim hoverbike'om chcę dać rakiety, skoro już je dokupiłem. I teraz tak, raz, dwa, trzy wyrzutnie jeszcze muszę... O! Nawet nie. Tylko dwie wyrzutnie jeszcze muszę kupić. Okej. Dwie wyrzutnie muszę dokupić i teraz tak.
A może i nie muszę? Chociaż nie, wypadałoby. To może zrobię to w taki sposób. Dwie wyrzutnie muszę dokupić. Ewentualnie... Nie, mam lepszy pomysł. Zrobimy to w taki sposób. Ekonomiczniej odrobinkę. Tak i... Tak. I teraz tak. Raz, dwa, trzy. Okej, i teraz pięć laserów muszę kupić. Z tymi laserami sobie będę jakoś radził. Okej, czy pięć laserów muszę kupić. Jakie to są? Jeszcze raz. To są boltery. Pięć bolterów muszę kupić. Dobra, to poprosimy boltery. Mhm. Pięć bolterów muszę dokupić. A teraz zaczynamy sprzedawać te wszystkie pierdoły. Czyli tak. Po pierwsze... Sprzedajemy wszystkie Storm Dogi, które kupiłem sekundę temu. Tak. Mhm. Jedną opcją uzyskania szybkiej ilości gotówki jest sprzedaż Valkyrie Interceptora ogarniętego, ale... Lepiej nie. Lepiej nie. Dobra, to teraz tak. I sprzęt, który wyjęliśmy świeżo. Więc Biotransport Module. Do sprzedania też dodatkowo. Zapomniałem, że produkowałem je. Air Guard. Tak, tak. Okej, okay. I silniki. Metro. Tak. Okej, okay. Coś stąd. Do sprzedania? Chyba nie. Janitor Missile Array mógłbym posprzedawać, ale one są wystarczająco tanie, żeby to nie był problem, że je trzymam. Ale z drugiej strony mogę sobie je dokupić w każdej chwili. Chyba tak zrobię. Teraz tak, autokanony. Roundsy. Okej. Okay. I to chyba wszystko. No i to chyba wszystko na chwilę obecną. Okej. Okay. Yes. Teraz tak, tu się skończyło budować ten Teges fikuśny nie, gówno, nie skończył się. A, wymyśliłem dopiero. Advanced Quantum Lab. Teraz mogę. Postawić o... No dobra, na chwilę obecną jest akceptowalnie. Nie jestem do końca zadowolony z takiego rozkładu mapy, ponieważ nadal jest możliwe, choć bardzo rzadkie, że mnie zaatakują, ale... No cóż. A, moment, miałem kupić... Znaczy, kupiłem w sumie. O, właśnie. Kupiłem w sumie te rakietki do... Znaczy, lasery dla moich tutaj... hoverbike'ów. Plan jest taki. Hoverbike'i będą służyć jako swarm wokół statków, żeby odwracać ich uwagę, ściągać na siebie ogień, a rakiety i hoverkary będą w miarę możliwości skutecznie zdejmować to, co się tam dzieje. A, tu mogłem. Zapomniałem o tym. No jeszcze chwila do naprawienia. Tak, i jeden... Janitor Missile Array trzeba odkupić sobie. Mhm. Tak i tamten hovercar trzeba... O, właśnie. Właśnie tak. Dobra. No dobra, wygląda akceptowalnie póki co. Dla pewnych definicji akceptowalnie. Jeden laserek mogę sprzedać, bolter, o. No i czekamy, jak sądzę. Spytter autopsji, kolejny. Dobrze. Kolejna biochemia. Skeletoid.
Niedługo biochemicy nie będą mieli nic do roboty, więc całkiem możliwe, że prawda, odepnę ich. Tutaj już 10 jest zrobionych, dobrze. Okej. Living quarters tutaj się zbudowały, w związku z czym mogę zatrudnić kolejnych pacanów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, ośmiu ich jest. Najwyższy skill tutaj jest 86. Teraz tak. 83. I teraz tak. Koniecznie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobrze. A tu? Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Jeszcze dwójkę mogę zatrudnić. Okej. Zgadza się. Adekwatnie. Okej, i teraz tak. Ta baza mnie ogólnie niepokoi. Szczerze powiedziawszy, zaczynałoby być rozsądny, żeby przenieść się z absolutnie wszystkim do tej drugiej bazy. Więc myślę, że zrobię tak. Medbay. Medbay. Training. Training, znaczy... Training i Sygym. Nie wiem, czy Sygym mi jest potrzebne, szczerze mówiąc. Alien Containment też by się przydał. Dobra, na razie będzie musiało wystarczyć. Kolejna autopsja ogarnięta. Podstawowych opcji podstawowych obcych oficjalnie mamy zautopsjowanych. W związku z czym wy już nie macie nic do roboty. Dlatego was odstawiam. Zrobimy transfer między bazami. I to będzie tak. Ci są tutaj, więc odpinamy tych najsłabszych. Dobra, 98.89 teraz. Czekaj, tych dobrych przerzucamy na prawo, tych słabych przerzucamy na lewo. Więc, żebym się nie pomylił, nie? Interfejs jest troszeczkę niewygodny. Ciebie jeszcze wypadałoby przenieść. 90, tak? No to kogoś słabszego niż 90 trzeba znaleźć. Dobra, może być.
Teraz mogę zwolnić tych od biologii. Tutaj. Tak, sak. Okej, okay, i w tym momencie też mogę zacząć dysmantlować już powoli wszystko. Na razie jeszcze... Dobra, w sumie nic mi to nie daje, ale niech se leży na wszelki. No, dotarliśmy do tej chwili. Zobaczymy, czy mój plan zadziała. Czyli tak, pierwsze co robimy, wysyłamy hoverbike'i. Raz, dwa. I hovercar jeden. Dobra. Ponownie. Hoverbike'i dwa. Hovercar 1. No, oko taka sama fala. A jednak kurna nie. Raz, dwa. Trzy, cztery, pięć. Dobra, ty też dostaniesz dwa. Raz. Dwa. Trzeci. No niestety. Chyba nie jest dobrze. To skoro tak, to muszę ciebie wysłać w takim razie. Jako dodatek. I ciebie. Dobra. Co tu się dzieje? Niestety. 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 Fuck! Zdejmijcie kogoś! Żebym musiał zlądować. Przepaliłem się właśnie przez dużą większość swojego budżetu. Strąćcie go! Kogokolwiek, kurna, strąćcie! Zacznę chyba save'ować przed przylotem UFO.
pierdziele. Zniszczyli mi praktycznie wszystko. Kompletnie niepotrzebnie wydawałem te pieniądze. Intencje były szczytne, wykonanie niestety, jak zwykle. Nie mam save'a, żeby wczytać. No trudno. Kwestie ekonomiczne będą musiały pozostać tak jak są. Nie jestem zadowolony z tego obrotu sprawy. W żaden sposób. Słabo! Słabiusieńko. A poza tym na pewno wkurwiłem jakąś jeszcze organizację. No, na szczęście nie. To dobrze. No dobra, no to tutaj skończę ten odcinek, także dzięki, że do mnie dołączyliście. Mam nadzieję, że póki co wam się podoba. Zobaczymy, co się będzie działo dalej. Ja tymczasem pozdrawiam was. Trzymajcie się!